Tym razem w Euro ma być inaczej. Polska ma być w euforii. Biało-czerwoni mają zagrać nie tylko mecz otwarcia, o wszystko i o honor. Czas wyciągnąć wnioski z historii. Moim marzeniem jest, aby ten utwór dotarł do ich serc i tchnął w nie ducha walki. Szczerze wierzę, że zmobilizuje ich. MC Sobieski wie, co to walka. Nieodwracalnie traci wzrok. Teraz widzi mniej więcej tak. Mimo że ten wzrok gdzieś tam zanika, to w sercu nigdy nie przestała zanikać miłość do sportu. I muzyki, która wraz ze sportem tworzy jego alternatywny świat. To jest nasza chwila. Przed Orłami na Bałki niełatwe zadanie. Euro we Francji rozpoczną trzema bitwami. Z Irlandią, Niemcami i Ukrainą. Trzęsie się ziemia, rusza husaria. Fajna muzyka, również i takiej słucham, więc uważam, że jeden z kandydatów na pewno poważnych. Ilu piłkarzy, tyle gustów. Innej muzyki słuchają prywatnie, przed meczem i po. Ja naprawdę szacun, no. Choć musi jeszcze wpaść w ucho DJ-owi reprezentacji. Odpowiada za klimat, który odpowiada za atmosferę, który wreszcie odpowiada za dobór utworów muzycznych. Kamil Grosicki to jest jedna z takich osób. Odpalamy fajerwery na ostro! Mniej więcej tak to wygląda, szczególnie po zwycięstwie. Piłkarze podskakują w rytm muzyki łatwo przyswajalnej, skocznej. MC Sobieski ma konkurencję. Niewiarygodne, ale to prawda, no. My kochamy ich, oni tu są i grają dla nas. Nie ten kierunek. Wszystko jest dziś możliwe. Ale zdaniem Grosika... Na początku chciałbym się życzyć dużo zdrowia. Na każdą dobrą piosenkę w szatni znajdzie się miejsce. Mam nadzieję, że parę razy poleci podczas Euro 2016 w naszej szatni i dobrze nas motywuje do wygranych meczy. Pierwszy już 12 czerwca. Wierzymy w siły jedności. Łukasz Myc, Panorama. Możliwe przed nami cały.